Moi drodzy, chcę Wam przedstawić dzisiaj statyw z oferty Manfrotto, statyw wideo, który chyba nazwałbym jednym z najbardziej zaawansowanych. Można więcej, tak, można. Są jeszcze lepsze głowice, są jeszcze lepsze statywy. Można to wszystko pokonfigurować tak, żeby było naprawdę dobrze. Naprawdę dobrze, naprawdę profesjonalnie, ale tu mamy taki zbalansowany produkt. Zestaw, który składa się ze statywu karbonowego, statywu wideo modelu 645 TwinFast Carbon i z głowicy 608 Nitrotech. I teraz, dlaczego ten statyw uważam za bardzo, bardzo profesjonalny? Po pierwsze, Masa statywu 5,8 kg, czyli nie nanosicie się zbytnio. Przy statywach wideo to jest bardzo normalna masa. Udźwig tego zestawu 14 kg. Przeciwwaga w systemie ciągłym od 0 do 8 kg. Karbonowe, bardzo sztywne nogi powodują, że statyw jest odporny na ugięcia, skręty itd. 14 kg to jednak, słuchajcie... Robi swoje. Rozstawmy sobie ten statyw i powiedzmy o nim. Twin Carbon 645 kiedyś pokazywałem. Ważne jest to, że mamy tu system blokady nóg pod różnymi kątami. Oczywiście pod warunkiem, że nie zablokujecie tego na poziomie. Zobaczcie tutaj, znajdującej się rozpórki. Możecie mieć rozpórkę środkową, możecie mieć rozpórkę dolną, w zależności jaka sytuacja Wam jest potrzebna. Natomiast jest, jest też mocowanie nóg z, te, z tą blokadą pod kątem. Przyznam szczerze, że ten statyw ostatnio używamy do bardzo ciężkiej pracy, zarówno w studiu, jak i poza studiem. Pracujemy na nim e, w takim zestawie z tą głowicą, ale także montujemy tutaj dosyć ciężki slider. I teraz. E, Zipon Exis. To jest zestaw dosyć ciężki. Ten statyw radzi sobie z tym w każdej pozycji, na każdej wysokości bardzo dobrze. Mamy oczywiście półkulę poziomującą w systemie 75. Mamy w tej głowicy Nitrotech 608 cały system funkcjonalności, który naprawdę jest potrzebny. Przede wszystkim podświetlana poziomica, moi drodzy. Po naciśnięciu tego mojego guziczka ona wam się zapala, regulujecie poziom głowicy. O powiedzmy, że mamy jest wypoziomowana. Ta ażurowa konstrukcja powoduje, że nie macie dodanej masy. Nie macie tego bębna, na który składają się często te duże, solidne, bardzo drogie głowice. Tu nie jest koszt aż taki, bo lekko ponad 2000, jeśli chodzi o samą głowicę. Natomiast ta waga 5-8 kg i rozwiązania bardzo profi. Po pierwsze, macie, słuchajcie, tutaj regulację oporu panoramy. Gumowany pierścień niczym w obiektywie, możecie z, tą, z tym oporem zjechać prawie do zera. Zobaczcie. O, obraca wam się głowica na luzie, ale blokując w drugą stronę, możecie bardzo łatwo uzyskać o taki opór głowicy olejowej, który zredukuje wasze drgania mięśniowe do poziomu płynnego jednostajnego ruchu. To samo dotyczy ruchu oporowego. Słuchajcie, w tym zakresie tylko mamy tutaj, zobaczcie, takie Pokrętło przeciwwagi. I to pokrętło przeciwwagi jest obrotowe. Musicie poczekać, aż ono zaskoczy. I teraz, słuchajcie, możecie je ustawiać, tą przeciwwagę płynnie. To powoduje, ten, te płynne ustawianie powoduje, że możecie tak naprawdę idealnie wyważyć każdy zestaw. I to jest wielkim plusem tej yy, głowicy, że. Do 8 kg jesteście w stanie zrównoważyć. Fajne jest też to, że blokada płytki odbywa się za pomocą takiej tutaj widzicie dźwigni, ale dźwigni, którą słuchajcie, nie odblokujecie oczywiście po założeniu płytki. Zobaczcie, póki nie zwolnicie jeszcze tego elementu, czyli założenie płytki zwolni Wam zatrzask, tutaj to Wam się zamknie, ale bez ruchu i tak dalej nie wysuniecie płytki. Takie podwójne zabezpieczenie jest bardzo skuteczne. Oczywiście ramię panoramowania możecie przekładać z jednej strony na drugą. Tu macie pełną blokadę, czyli po zakręceniu możecie zablokować pochyl, a tu z kolei tym małym pokrętełkiem blokujecie obrót panoram panoramiczny. Counterbalance działa bardzo łatwo, czyli bardzo łatwo, słuchajcie, jesteście w stanie wyważyć system obojętnie, jaki system by nie był założony. Jest tu tłok z azotem. dlatego ta nazwa, która, który po prostu reguluje wam ten, tą przeciwwagę i słuchajcie, jak odkręcacie, to widać, jak tłok się dociska. Bo normalnie byście nie byli w stanie powiedzieć, gdzie tu jest ten ruch, gdzie tu mamy te opory. Właśnie tu na tym to polega, że ten tłok, po dokręcaniu, słuchajcie, zobaczcie, on się wsuwa delikatnie do środka, i to na nim mamy cały osiągany tutaj opór. Proste, genialne, obciąże, genialne rozwiązanie, ale głowica lekka, bo nie waży 3 kg, 4 kg, tyle potrafią ważyć głowice wideo. Cały statyw niezwykle sztywny, i ta głowica odpowiednia. Jakby do tych możliwości, które daje ten zestaw. Jeżeli kontrbalans macie do 8 kg, wytrzymałość 14, no to spokojnie możecie pracować tu zestawem powiedzmy 6 kg. Specjalnie tak mówię, dlatego że nigdy nie zalecam pracy na maksymalnym obciążeniu. Jeżeli macie kamerę, która będzie ważyła 8-10 kg, no niestety musicie sięgnąć po. Jeszcze poważniejsze konstrukcje, ale ten statyw, powiem Wam szczerze, tak samo o regulacja samego tarcia już nie chodzi o przeciwwagę, ale samego tarcia potrafi być taka, że jak sobie ją odpowiednio ustawicie, uzyskujecie mega płynne ruchy całej konstrukcji. Jeszcze raz mówię, ta ażurowa konstrukcja powoduje zmniejszenie masy. Jest to porządnie wykonane, cały zestaw jest porządny, niezwykle sztywny. I ta masa jest taka, że powiem Wam, nosicie ten statyw bez protestu, bo wiecie, że jak ustawicie kamerę w jakiejkolwiek pozycji, to on po prostu da radę. To jest koń roboczy, taki W, naprawdę spisujący się świetnie z obciążeniem około do 6 kg, bo mniej więcej nasza kamera waży 6 kg, mniej więcej, 5800, zależy, który obiektyw, 6400, i z tym statywem jesteśmy w stanie na niej pracować. I tyle moi drodzy. Jeżeli macie więc poważniejsze zestawy, szukacie poważniejszego jakby sprzętu, to pamiętajcie, że macie 645 Twin Fast, bo to rozwiązanie, że wszystko regulujecie z poziomu jednego jednej blokady, to jest rewelacja. Wiadomo, nie jest to blokada tutaj tylko tu, ale w zupełności to wystarczy. Natomiast Fajna jest tam ogólna masa tego, bo jest lżejszy, bo jest karbonowy, sztywność, nie, to, to czuć i widać. I moi drodzy, jeżeli ktoś ma bardzo ciężki teleobiektyw, pracuje na przykład z ptakami i tak dalej, tego typu akcje, to także może zamiast na przykład statywu typu Systematic 5, wziąć pod uwagę na przykład właśnie taki statyw, dlatego że tam nie ma za bardzo walki pion, poziom i tak dalej, chodzi o po prostu dobre, dobrą głowicę. Oczywiście głowica gimbalowa się lepiej sprawdzi, ale można też używać takich głowic wideo. Świetnie to ze sobą działa i pracuje. Jeżeli ktoś myśli o poważnym filmowaniu, taka głowica NitroTech 608 też jest fajnym rozwiązaniem. Blokada jest zadziwiająca, zadziwiająco dobra i ustawienia oporu ruchu, ruchu panoramicznego i pochyłów też są bardzo precyzyjne. To, że mamy tu gumę sprawia, że operujemy tym łatwo, przyczepność jest super. Czuć wpływ naszego ruchu na mechanikę, czuć, że coś przestawiamy, delikatnie, ale coś przestawiamy. Bardzo fajne rozwiązanie, zabezpieczenie płytki podwójne, nie da się jej łatwo ściągnąć, trzeba odblokować dwoma elementami, więc przypadkowo odblokowanie jest niemożliwe. Bardzo poważny, profesjonalny statyw, który często używamy. Tyle, moi drodzy. No musiałem się podzielić, ponieważ to jest naprawdę wór roboczy dla wielu naszych ujęć.